Ze śląskiego pejzażu znikają kopalnie. Razem z nimi zasypywane są miejsca pracy górników. Inne kopalnie wyzbywają się ich, a oni biorą odprawy. Podpisują dokument, że nigdy nie podejmą pracy w polskich kopalniach. Nazwali ten dokument cyrografem. Za cyrograf dostają 40 tysięcy złotych. Bohaterom naszego filmu towarzyszyliśmy z kamerą prawie rok. Popatrzmy, jak sobie radzili. Mnie się nie opłacało tej odprawy wziąć. Tylko ja tę odprawę wziąłem z powodu tego, że pożyczyłem te 3 tysiące, to jest, co przegrałem w karty. Ja tych, którzy wymyślili tę odprawę, to bym normalnie powystrzelała. Łoskot z Katowic mówi, kłaniam się. Chciałem rozmawiać z marszałkiem Płażyńskim. A w jakiej sprawie? Marszałek Płażyński ma dla mnie pracę. Święta Barbaro, modlę się, pomóc znaleźć pracę. To jest ostatnia deska ratunku. Święta Barbaro, nie odprawiaj mnie z kwitkiem. Jeszcze nie tak dawno pokazywałam chłopcom serduszko, które mi wyrzeźbiłeś z węgla. Trzymałam je tyle lat. Jeszcze i dopiero rok temu wyrzuciłam. Normalnym dołowym fizolem, no. Znaczy w papierach górnik, chociaż ja na ścianę nigdy nie lubiłem chodzić. Adam Łoskot, 5 lat na dole kopalni Wujek. Miesiąc temu wziął odprawę. Z kopalni odszedł z dnia na dzień. Nie zdążył się z nią pożegnać. Ja jeszcze na ostatniej dniówce, jak kląłem, na czym świat stoi, na kopalnie, górnictwo i wszystko, co jest z tym związane. Naprawdę. Na dole chuj to jest twoje drugie imię. No bo taka jest prawda. Podpisuję, że po pierwsze, żadnych roszczeń nie będzie do kopalni, że tam opylicy dostałem albo coś. To jest ważna sprawa, bo naprawdę takie rzeczy mogą wyjść po jakimś czasie dopiero, a oni no podpisałeś, no to czego się czepiasz? No. A po drugie, no nie mogę się już przyjąć w żadnym zakładzie, który ma coś wspólnego z górnictwem. No nie wolno mi. Ta ostatnia dniówka była taka popierdolona. Jezus. To jest takie uczucie, jakby umarł ktoś bliski, a mnie przy nim nie było. Ja przepraszam. Dawidku, gdzie tatuś pracuje? Tam. Gdzie, tam na kopalni? Tam? Nie. Gdzie pracuje? Tam. Tatuś tam pracuje, widzisz? Tam wieża wyciągowo jest. Widzisz, Dawidku? Wieża? No, widzisz, jak się kółka kręcą? Tak. Lucek Krawczyk, 28 lat na kopalni Wieczorek. Nie rozumie tych, co biorą odprawy. Kopalnia to jego miłość. Jest jak nauk. Dziś pierwszy dzień po zwolnieniu lekarskim. Boi się. Ale nie tej bryły węgla, która rok temu zmiażdżyła mu kolano. Boi się zjazdu. Górnicy nie lubią mówić o strachu. Choć zawsze im towarzyszy, jak to światełko. Ten strach krąży we krwi jak tlen. I tyle. Po co godoć? I tak trzeba wliść do szoli i zjechać te kilkaset metrów pod ziemię. Wisz Boże. Może mnie Święta Barbara ochroni własnym kolanem i da z powrotem do roboty. Może. To jest tak, choćby pierwszy raz na dół zjeżdżał, to jest taki strach, mój strach. Czy zjada na dół, czy się lina nie urwie, te moje myśli pierwsze, czy coś się nie stanie. Jak już zjada na poziom, to już wtedy będzie spokój, cisza. Szczęść Boże i się robi.
Szczęść Boże, załoga. Szczęść Boże. O co chodzi, no? Ja bym się wkurzył. Janusz Pochopień, 12 lat pod ziemią kopalni Piast. Odprawę wziął na spłatę długów karcianych. Ma żonę i czworo dzieci. Jest alkoholikiem. Wybiera się na odwyk, ale rodzina już przestała w to wierzyć. Wobec tego wszystkiego, co już tyle w życiu naskrobałem, po prostu do tego się zobowiązuję. Ma prawo mnie nagrać telewizja, pokazać, jak człowiek może upaść. Jak nisko i do czego człowieka potrafi zmusić budka. Wystrzegać się tej białej, bo to jest no niemożliwe. No. Nie wiem. Chcę, żeby mnie sfilmowała telewizja, żeby mi pokazała, jak faktycznie jestem, jak jestem pijany. Bo nie wiem. Żona mi tu twierdzi nieraz, dzieci mi też mówią, o, bo tam się przewracasz. Tam ze schodów zleciałeś, tu miałeś głowę rozbitą, tu to, poduszki sprawione rano. Nie wiem, gdzie się uderzyłem i to jest wszystko. Jak coś więcej mówi, jesteś głupio, koniec. Na tym się rozmowa kończy, proszę mi wyjść z pokoju, oglądam telewizor. I wtedy myślę i tak nic nie mogę wymyślić, bo nic nie pamiętam. I szczęść Boże. Andrzej Bies też wziął odprawę. Kupił za nią mieszkanie. Podpisany cyrograf nie obowiązuje kopalni za granicą, więc Andrzej jedzie do firmy, która wysyła polskich górników do kopalni w Czechach. Jest zdenerwowany, bo nie lubi rozmów z urzędnikami. Nazwisko? Bies Andrzej. Bies? Przez by Bies. Tak. Andrzej. Nie może pan głośniej mówić. Co pan, śniadanie je? Jadłem. No. Imię i nazwisko ojca. Bies Jerzy. Panie, imię i nazwisko Jerzy. Pan... O, widzi pan. Imię i nazwisko mamy. Halina. Bies. Bies. Ja chciałem pracować tam w kopalni, czy jak? Paszport pan ma? Mam. Ma pan, dobrze. Pracował pan jako górnik tylko w transporcie, czy również... Na obsługę, chodzi o obsługę taśmy, groty. Obsługa przenośników, taśmy, grzebowych, tak. Dalej. I w ścianie to obsługiwałem ten rybnik, obsługiwałem też. Dalej. To jest jeszcze mało. My poszukujemy górników, którzy posiadają kwalifikacje potwierdzone odpowiednio ukończonymi kursami. Ma pan coś takiego? Mam tylko kurs skończony jako górnik. I żadnych innych kwalifikacji? Nie. Jak długo pan pracował na kopalni? 6 lat, 6,5 roku pracowałem. 6,5 roku, a na stanowisku górnika? Przeszło rok, tak, przeszło rok pracowałem. Przeszło rok. No niestety nie spełnia pan naszych oczekiwań, gdyż my szukamy górników, którzy mają minimum 5-letni staż pracy na stanowisku górnika. Można gdzieś na obsługę na przykład, tam gdzieś no, transport do ścian, no, bo też nosiłem te drzewo do ściany. No nie angażujemy górników do takich prac pomocniczych. Ty na obsługę tam gdzieś przy nośniku. Nie da rady. Jako pomocnik w ścianie, jako górnik z górnikami, z takimi starszymi doświadczonymi. Nie da rady. Tylu pracowników, którzy przeszło i to samo im mówię. To są górnicy, którzy na pewno ścianach robili, na pewno bardzo wydajnie. To są ci, którzy spełniają oczekiwania, a takich jak pan, jak tu przyszedł, to przeszło 3-4 razy więcej niż tu jest i kartoteka. Już szukam 1,5 roku pracy, nigdzie nie znaleźć. Bo mam też dyplom, dostałem z kopalni, że jestem górnik 3 stopnia, mam to z kopalni, też dostałem takie zaświadczenie, dyplom. Dyplom jest dyplomem, tak. Ale tu się liczą kwalifikacje, które po prostu musi pan udokumentować. No, na dzień dzisiejszy w kraju nie dostanie pan zatrudnienia, a za granicą nie ma szans. Nie ma żadnych szans, żeby dostać. No do żadnych, no. Nie spełnia pan naszych oczekiwań. Katowice. Budynek, w którym mieszka znana nam już rodzina Łoskotów. Adam z żoną, bratem i matką. Adam, to weź te pieniążki i pójdziemy razem. No. Tą odprawę musisz wpłacić w końcu, bo się rozejdzie. Z odprawą Adam spał tydzień. Potem ukrył te swoje 40 tysięcy gdzieś głęboko. Żona Anita i matka nalegają, by wpłacił wreszcie pieniądze do banku. Nie z tej strony. Tam schowane są, pod tymi kościami. O, tam. No, no. Dobra. Co?
Dobra, może nie licz tych pieniędzy. Nie licz, bo bank nam zamknął. A w banku ci policzą. Nikt ci nie ukradł, chodź. Chodź, dobra, dobra, dobra. Zobacz! Oj, ty głuptasie. Na ile to może wystarczyć? To się wydaje, że to jest masa pieniędzy, ale... No ale jak wpłaci do banku? Jak wpłaci? A od miesiąca zamraża tą forsę. A wiesz, mrożone to nie rośnie. Płace w górnictwie też były mrożone. Cały czas, dziecko, myślę nad tym, że zbyt pochopnie to zrobiłeś. Innych zwalniają na bruki, nie dają nic. Ola Kocima, kobieta górnik. Przez 10 lat elektryk na kopalni Murcki. 2 lata temu wzięła odprawę. Planowała ją zainwestować w prywatny interes, ale nic z tego nie wyszło. Kupiła samochód na szukanie i dojazdy do pracy. Na razie jednak trafiają jej się tylko zajęcia dorywcze. Z tego stresu Ola przytyła 25 kilo. Janusz nie trzeźwieje. Jego żona Helena, zgodnie z oświadczeniem Janusza, powiadomiła nas o tym. Ma nadzieję, że obecność kamery powstrzyma go przed piciem i przed awanturowaniem się. A tą butelkę to może schowiemy. Schowaj, tak, o, masz rację. Żeby nie... Nie chowaj, kasz to k***a i tu schowała, ty! No krucyfiks. Przynieś tatusiowi herbatki i kieliszek, przynieś. To ciebie tak kochał jeszcze więcej, jak cię kochał. Dzieciom nie wolno kieliszku nosić. Przynieś, przynieś, tatusiu. Nie, teraz jeszcze ale kielicha, bo mnie suszy, bo wczoraj popiłem. I o. I sam będziesz pił? Jednego seszczelę i idę po Jasia. Da, Kalusia? Idziemy do pajanka. A później pójdziemy do Haliny, nie? Tak? A teraz masz tu naprawdę fajny prezent. No nie zawsze. To ci wypa. O kurde, no ale kochanie, no. Tatuś jak popije, to wiesz, tatuś ani nie je, ani nic. Tatuś go tutaj piwko. Proszę bardzo. Tak to nie ma szans. Zdrowie, suficie, bo nie pił całe życie. Zdrowie, kochanie. Piękny. Wstyd. Słuchaj, no, pójdę na tą odwykowę. Ale jeszcze nie poszedłeś. Ale se... Dopiero jest... Dopiero se pójdę. No nie wiem. Jeszcze z się pójdę popić. I pójdę na tą odwykówkę. A ja przestanę pić. To nie wiem, co będzie. Nie wiem, co będzie. Jak to może chłop nie pić? Tysięcy ulotek. Od 4 rano do późnego popołudnia Ola biega po schodach bloków w Tychach i Bieruniu. Dzień dobry, gazeta dla pani. A ty mi to wiesz, czy mamy mnie w Keliu, nie? Tych ile więcej. Tak? Ile razy byś w życiu gorzałkę wylała? Ile razy? A teraz właśnie się wkurzałem. I co? Nie było tak? Badaj. Nie, Grzybaczku, nie bój się. No nie. Pani ja tam Klaudio. Ta też teraz znerwowo, wiesz? Bo ja tam już przydałoby pijany ją z gorzałką. Tak? Na fotel. Ty pan przed sobą. Albo, bo ja ci go urwie tak, bo to tak pokazuje matka, bo ci już do paluszka. A ty lampu co raz o tym myślisz, że ja będę cię k***a i tak nosił? Co? Inne ty się lampu do k***a, bo my trzeba mi w k***a tyle.
Jedno z najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych miejsc Śląska. Nikiszowiec. Stuletnia, jakby zatrzymana w tamtym czasie, dzielnica Katowic. Nikisz, niczym tajemnica, osnuty jest mgłą, czasem słońcem i zawsze dymem. Tu, w tym zaczarowanym przez czas miejscu, mieszka kilku bohaterów naszego filmu. Tam do tamtego okienka? Zobacz, czy tatuś już podjeżdża. Zobacz. A czym tatuś przyjedzie? Powiedz. No czym? Powiedz. Brum przyjedzie, tak. Zaraz tatuś przyjedzie, tak? W tym domu czekanie stało się tak samo obecne jak muzyka. Górnik Bogdan Smuda od 20 lat gra w górniczej orkiestrze. 2 lata temu również wziął odprawę i wyjechał do Bukowca na skraj Borów Tucholskich. Tam kończy budowę domu, do którego chce zabrać żonę i 4 dzieci. Małgosia i Dorotka zawsze malują się na przyjazd taty. To już tradycja. Najmłodszy syn, Robuś, zawsze wita Bogdana jego instrumentem. Daj, Robcie, no. O, jak śmiesznie, jeszcze, Robecik. No, jeszcze chcesz? Daj, tatusiu, no. Tata przeżyj, mówisz? A tam powiedz, tatusiowie, jak się nauczyłeś liczyć? No, do ile umiesz liczyć? Cztery, pięć, sześć, osiem, dziewięć, jedenaście, dziesięć. A 10 gdzie jest? To się nauczyłeś, no. No. I co jeszcze? Ładnie! Niebo mówisz tak, a Adam mówisz? Tak. Im bliżej wyjazdu ze Śląska, tym bardziej Renie dręczy przekonanie, że nie chce opuszczać Nikiszowca. Jest smutna, bo nie wie, jak o tym powiedzieć Bogdanowi. Na razie nie chce jednak mącić jego radości. Jolanta Łoskot, matka Adama, pedagog na ręcie, nakłoniła wreszcie syna, by zaniósł odprawę do banku. Dla pewności woli mu towarzyszyć. W ogóle konto tu w banku. No tak, właśnie tak, jest, tak? Dokładnie. Wszystko. Co? O, proszę bardzo, tutaj podpis w tym miejscu. Andrzej Bies, ten, którego nie przyjęto do kopalni w Czechach, opowiedział o tym koledze. Staś rozumie dramat kolegi. Sam też jest bezrobotnym stolarzem. Oprócz poszukiwania pracy, Andrzeja i Stasia łączy to, że obaj marzą o dziewczynach. Po trudach poszukiwania pracy Andrzej ze Stasiem relaksują się. Gra w karty to ich ulubione zajęcie. Jeszcze patrz. Daj na to. Oda ci 2 dobre laski. O tanie ci na razie ty ci nie dam. Ani ty. Nie ma szans. Pomyśl się, my w takim wieku jeszcze. Ani kobiety nic. No my nie są żadne chłopy. No. To jest pierwsze moje zadanie w tym roku, znaleźć pracę, a po tym, jak nie ma dziewczyny, to więcej.
chcą po to w końcu, nie? One. No, telefon jakoś się zadzwonić. 10 bab, jakby tutaj miał być teraz. Z tych kart. Jeszcze takie napalone na tamte sprawy, nie? Co by się tu działo? Nie wiem, ale ja chyba bym panikował. Taką bym chciał się. Jedna noc. Albo z taką. Wszystko bym dał. To ja ci godę, jakby ja tak pracował na kopalni i zarabiał te 1300, no 1200 zł. Ja bym tak żył, chwilą bym żył, wiesz? Ja. Ja bym się poszedł tam. I by była jedna agencja, potem może druga. To ja bym poszedł. Ja chciałem iść kiedyś pracować, wiesz, na tym, ale wzrok nie pozwalał. Wzrok, no i po prostu zdrowie, no. Kolejna szychta ludzka. Jest niespokojny, bo jego przyjaciółkę Zdzisię, z którą ma synka, pogotowie nagle zabrało do szpitala. Zdzisia oczekuje ich drugiego dziecka. Jest w 7 miesiącu. Ale tu, 500 metrów pod ziemią, Lucek stara się skupić na pracy, bo wie, że w każdym kącie czai się śmierć. Tyle lat, co się na kopalni robi, ryzyko to mnie siedzi już we krwi. Wszędzie muszę uważać i łocie mieć nawet w dupie. Tak choćby narkoman jakiś, że narkotyki bierę. Tak samo jemu. Jo, jak czy na dół zjada, to te moje ryzyko musi być przy zjeździe. Że ja mogę zjechać, a mogę nie wyjechać. Przed pójściem na odwyk, Janusz próbuje uporządkować swoje sprawy. Za pieniądze zarobione na budowie chce wykupić z lombardu biżuterię córek. Ale mi się zgrząca. Proszę posprawdzać dokładnie. To są dwa łańcuszki i jedna przybieżka, proszę pana, i obrączka. Tak, zgadza się. Już wydajemy resztę. Dla pana 3 złote. Proszę. I teraz zostawię obrączkę tam na piłowiu. To ile mogę panu za tą obrączkę pożyczyć teraz? Ale 50 zł by się przydało. 50 zł, troszkę za mało. No, trochę. To dołożę tym średnim. A proszę bardzo, może być. No na piwo by nie miał, nie? Pożegnalny spacer. Żegnając swój Nikisz, Bogdan nie spodziewał się, że to święto zakłóci mu żona. Przed chwilą Renia powiedziała mu, że nie opuści Śląska. Jest tak zaskoczony, że nie wie, jak się zachować. Żyło się ciężko, ale był pieniądz. A tam może nie być tego pieniądza, ale się odżyżyć. No ale jakbyś przemyślał, zostałbyś jeszcze czy nie? Nie. No, o, nie. Płaczesz. Co no. Ty? Uciekam głównie przed tą niepewnością, gdybym tu pracował, tą myślą, że jest dobrze, dopóki kopalnia będzie. Kopalni nie będzie, będzie nędza. Jak to było? Tam kaj mąż, tam i żona. A nie tam, gdzie żona, tam mąż? Nie. A dlaczego? Zawsze żona szła za mężem. Ola, która w pocie czoła roznosiła ulotki, przeżywa dramat. Firma ulotkowa nie chce jej zapłacić za pracę. Przyjechała do samego dyrektora. Dzień dobry, można? Dobrze. A czy tam można już wejść? Nie. Chodź.
tysięcy. Przyjechałam po pieniążki za roznoszenie ulotek. Mijała się pani z panem dyrektorem? Cóż, chwileczkę, ja pytaliśmy się ich, to powiedzieć, że nie, oni nie mają nic wspólnego. No właśnie, ja jestem pracownikiem i wszystko zwal i wszystko idzie... To dlaczego oni wychodząc i mówią, że nie ma nic wspólnego? Ja tu 12 razy dzwoniłam. I zostawiają mnie i no nie. Za każdym razem mówią, że pieniążki już idą, że są już przesłane. Potem przez tydzień nie działają telefony, potem znowu pieniążki już idą. Czyli ja jako pracownik odpowiadam za wszystko, za całą tą firmę, za wszystkie udziały w tej firmie, tak? Jeżeli szef wychodził, teraz szef wychodził i ja muszę odpowiadać za wszystko, jeżeli ja nie mam żadnych pieniędzy? Mijali mnie w drzwiach i się pytałam, przepraszam, czy państwo są tu z kierownictwa firmy? Nie, my z tą firmą nie mamy nic wspólnego. To z kim tu jest w końcu rozmawiać? Ja przyjechałam w tej chwili 40 kilometrów tutaj, żeby się z wami rozliczyć, bo przecież przez telefon to rozmawiacie ze mną jak z jakimś wariatem, no przepraszam. Czasy niewolnictwa już się skończyły, proszę panią. Czarnym murzynem nie jestem dla kogoś. Ja też nie. Ile tu jest ludzi w zarządzie? Bo z kim rozmawiam, to dziennie rozmawiam z kimś innym. I dziennie mi ten ktoś mówi, że pieniążki są wysłane. Ja stąd nie wyjdę, dopóki ja nie dostanę pieniędzy. Bo ja nie mam jak wytłumaczyć moim dzieciom, że one powiedzmy tam czegoś nie dostaną, bo ja pieniędzy nie mam. Bo dla mnie ludzie też to wykonywali. Nie wykonywałam tego sama, bo to jest niemożliwością, bo rozniesienie 17 tysięcy ulotek samemu. Więc dla mnie ludzie roznosili i ja im zapłaciłam. I ja jestem bez pieniędzy. Co mam temu dziecku powiedzieć? Ja straciłam benzynę na to, żeby jeździć po tychach. Proszę panią, niech pani na mnie nie krzyczy. Jak ja mam nie krzyczeć, jeżeli ja żądam swoich pieniędzy? Czy Oli uda się odzyskać pieniądze? Serce zielone, płuca twojej duszy.